A teraz zapraszamy na spacer ulicami Rzeszowa przygotowany przez Bena Jopa. Spacery, nawet te historyczne, nie zawsze należą do przyjemności w upalne dni. Coraz dotkliwiej przekonujemy się, jak ważne dla tkanki miasta są drzewa i roślinność. To one dają cień, oczyszczają powietrze i w dobie powszechnej betonozy mogą świadczyć o niepowtarzalnym klimacie miasta. Prawdziwym symbolem bolesnych przemian może być to ujęcie akacji na rzeszowskim rynku. Ujęcie ostatnie. Kilka dni później drzewo przełamało się i nie udało się go uratować. Tym samym na rynku pozostało już tylko jedno, ostatnie drzewo, a ochłody można szukać już tylko pod takimi urządzeniami. A przecież przed laty plac czasami bywał prawdziwą oazą zieleni, jak chociażby na tej starej widokówce. Okazuje się, że z reguły dyskusja o stanie rzeszowskiego drzewostanu rozpoczyna się, gdy jest już za późno na ratowanie pojedynczych okazów, albo gdy uda się ocalić drzewo, na które już podpisano wyrok śmierci. Tak było w czerwcu 2019 roku, kiedy grupa zapaleńców ocaliła przed piłami motorowymi 200-letni dom przypułkowy, któremu nadano imię Fredry od ulicy, przy której się znajduje. Zebrano blisko 2000 podpisów w petycji o amnestię dla dębu i właśnie takie działania społeczne okazały się skuteczne. Tak się składa, że rzeszowskie pomniki przyrody w sporej swojej części rosną niemalże skryte przed oczami mieszkańców i nie przebijają się do powszechnej świadomości. Jedno z najstarszych rzeszowskich drzew, dom przypułkowy, znajduje się na tyłach biurowca przy ulicy Rejtana 10. Drzewo mające w obwodzie blisko 5 metrów nie przyciąga uwagi przechodniów i rośnie sobie w lekkim zapomnieniu, choć z dumną zieloną odznaką. Podobnie jest z innym dębem tego samego gatunku na ulicy Podpromie. Choć ma swoje imię Jan i rośnie bardzo blisko rzeszowskiego zamku, to mało mieszkańców naszego miasta o nim wie. Powszechnej świadomości wymykają się również jesiony wyniosłe przy ulicy Moniuszki, tuż przy dzisiejszym Instytucie Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zresztą ten zielony skrawek miasta ma więcej takich pomników, podobnie jak park po drugiej stronie Alei Cieplińskiego z bukiem zwyczajnym o imieniu Tadeusz. Na pełny etat reprezentanta wszystkich zabytków przyrody w Rzeszowie pracuje natomiast platan klonolistny przy ulicy Zamkowej. Doskonale wyeksponowany przyciąga wzrok i dowodzi znanego powiedzenia, że my jesteśmy tylko epizodem w życiu pięknych przedmiotów i roślin. Oczywiście pod warunkiem, że nie pojawią się smutni panowie z piłą motorową, czego platanowi i całej pomnikowej reszcie życzymy w naszym dobrze pojętym interesie.